Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. A 15 właśnie wybiła, czyli czas rozpocząć kącik komiksowy w Radio Afera, czyli audycja Prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Za sterami Szymon Dopierała, przed mikrofonem Wojciech Neles, Filip Bąk oraz nasz gość specjalny... Michał Traczyk. Michał Traczyk. Dzień dobry, Michale. Michał Traczyk jest wydawcą z wydawnictwa Instytut Kultury Popularnej. Nie nauczysz się nigdy. Tak, nie nauczę się. Powiedz to trzy razy szybciej. Szybciej. IKP. O, proszę, z wydawnictwa IKP. Od dzisiaj będziemy, to prawie jak IKA, bo to brzmi. Tak się składa, że mamy jako Radio Afera patronat medialny nad książkami o komiksie, które właśnie IKP, Instytut Kultury Popularnej, w ostatnim czasie wydało na rynek polski. W dzisiejszej audycji nie dość, że będziemy mieli rozmowę tutaj z wydawcą, który odpowiedzialny jest za publikację, to jeszcze połączymy się telefonicznie z dwoma autorami dwóch pozycji. Będzie to Paweł Gąsowski, który jest autorem do wprowadzenia do kognitywnej poetyki komiksu oraz Jerzy Szyłak, autor książki Coś więcej, czegoś mniej, czyli poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832 do 2015. Jeden z najważniejszych autorytetów tutaj u nas w Polsce. Zgadza się. I to dzisiaj w audycji Prosto z kadru. To nie jest żart prima aprilisowy. Jeszcze tylko zaznaczymy, że nie będzie dzisiaj prasóweczki. No, mamy takie tematy, mamy taki temat, mamy takie tytuły, gdzie no po prostu trzeba poświęcić im dużo czasu, bo są to naprawdę bardzo ciekawe publikacje. Więc zapraszamy wszystkich na Aleję Komiksu, na Poltergeist, na Gildię Komiksu, na Paradox. Na Batcave. Na Batcave. Jeszcze informujemy, że jest konkurs, mamy książki tak. do rozdania. Słuchajcie, konkurs dla aktywnych, ponieważ żeby wziąć udział w tym konkursie, no trzeba zadać pytanie do któregoś z naszych gości. Odpalcie profil na Facebooku, fanpage Prosto z kadru. Mam nadzieję, że jesteście zalogowani na tej właśnie na tym portalu społecznościowym. Tam Wojtek odpali już temat. No i tak jak powiedziałem, zadajecie pytania. No i jeśli przeczytamy wasze pytanie na antenie, to w tym momencie jesteście świadomi, że wygraliście właśnie książkę. Tak jest. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział aktywnie. Aktywnie, tak. Bądźcie aktywni. Pokażcie, że w Polsce czytają komiksy. I czytają o komiksach. Dokładnie. Dobrze, to teraz krótka przerwa, a już do naszych gości przechodzimy za chwileczkę. Przypominam, że słuchacie audycję Prosto z kadru, program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Dzisiaj Instytut Kultury Popularnej u nas w Radio Afera, Michał Traczyk. No i zaczniemy od pierwszego gościa, później przypomnę, będą kolejni, będą to autorzy książek, które tutaj obecny nasz gość Duchem i Ciałem w radio opublikował. Przypominam również, że jest konkurs na fanpage'u, na Prosto z kadru. Odszukajcie nasz właśnie fanpage. Jeśli zadacie jakieś pytanie do którego z naszych gości, to otrzymacie nagrodę, którym jest książka z Instytutu Kultury Popularnej. Ale przejdźmy już do rozmowy. Michale, Instytut Kultury Popularnej, taka tajemnicza nazwa. Proszę, jakbyś w paru słowach prosiłbym ciebie o rozwinięcie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, czym się zajmujesz, czym się zajmuje twoje wydawnictwo. Nie nazwałbym tej nazwy. Zaczynam dobrze. Jak powiedziałeś? Nie? Już zapomniałem. Według mnie jest to nazwa mówiąca wszystko. Instytut Kultury Popularnej to po prostu wydawnictwo zajmujące się publikacjami z zakresu kultury popularnej. Ale to tylko część prawdy, ponieważ oprócz kultury popularnej z wyszczególnieniem poszczególnych gatunków, bo zajmujemy się między innymi komiksem, także piosenką, zajmujemy się także, czy publikujemy książki o tematyce poznańskiej ze względu na naszą lokalizację, tak, miejsce, z którego pochodzimy i z którym czujemy się związani. Oprócz tego jesteśmy wydawcą zeszytów komiksowych, co też warto podkreślać, bo jest to jedyny magazyn popularno-naukowy poświęcony sztuce komiksu, jedyny w Polsce.
I co jeszcze? Ale jak należy rozumieć? Podejmujecie tematykę komiksów, muzykę, miasto Poznań, ale konkretnie wydajesz komiksy? Czy jakie to są treści związane z tą tematyką? Nie, nie jesteśmy wydawnictwem komiksowym. Wydawnictw komiksowych jest w Polsce wystarczająco dużo, a co roku jest ich coraz więcej. My za komiksy jeszcze się nie zabraliśmy. To nie oznacza, że nigdy takiego nie wydamy. Na razie skupiamy się na tym, co jest dużo bardziej potrzebne, czyli na refleksji nad kulturą popularną. No i to jest powód naszego spotkania, tak? Wydaliśmy w zeszłym roku 3 książki poświęcone komiksowi. Książki Pawła Gąsowskiego, Jerzego Szyłaka i pracę zbiorową pod redakcją moją i Justyny Czaj, wydaną wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, z którą odkąd istniejemy, współpracujemy, staramy się pielęgnować te przyjaźnie. W jednej recenzji bodajże na Alei Komiksu padło takie zdanie, stwierdzenie, że teraz Poznań stał się stolicą teoretycznej, znaczy stolicą teorii komiksu. Nie zacytowałem teraz tego zdania, ale jakby... Parafraza. Tak, że jakby informacja, że teraz wszystko, co związane z teorią komiksu, jakby wszelkie publikacje, akcje, to jest właśnie, centrują się w Poznaniu. Czy zgodzisz się, że w tym momencie dzięki twojej działalności Poznań stał się jakby taką stolicą tej teorii komiksu? Z jednej strony to miłe, ponieważ rzeczywiście dokładamy starań, żeby zaznaczyć swoją obecność na rynku. Z drugiej strony nie jest to do końca prawdziwe, bo podejrzewam, że nie jesteśmy i nie będziemy jedynymi wydawcami, tym bardziej ten rynek nie będzie się skupiał tutaj na Poznaniu, czego zresztą bym sobie życzył, tak? Ponieważ im więcej wydawców, im więcej książek o komiksie, tym lepiej dla komiksu i mam nadzieję, że w końcu zwłaszcza komiksiarze to zrozumieją. Ja chciałem się spytać, czy wciąż uważasz, że jest luka do wypełnienia, jeśli chodzi o teorię komiksu, ponieważ podejrzewam, że laicy w tym zagadnieniu pomyślą, no okej, została wydana książka o teorii komiksu, no to temat wyczerpany, co jeszcze można napisać? Ale pamiętajmy, że oprócz teorii komiksu jest jeszcze historia komiksu. I to jest temat z teorią w sumie związany nierozerwalnie i dużo bardziej obszerniejszy i dużo bardziej wymagający. Znaczy do teorii też trzeba czuć powołanie, tak? Nie każdy teorią może i powinien się zajmować. Mamy w kraju specjalistów, myślę, że będą pojawiać się następni. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o temat komiks jako temat, no jest to obszar dający nam w tej chwili jeszcze bardzo, bardzo duże pole do popisu. I czekający w wielu, wielu i bardziej ogólnych, i bardziej szczegółowych zagadnień na opisanie, na analizę. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, jakie plany w przyszłości, co jeszcze, jakie pomysły na to, w którą stronę Instytut Kultury Popularnej pójdzie? W sensie, jakie publikacje planujesz wydać? Pytanie o plany jest ciekawe i kłopotliwe jednocześnie. To znaczy, chciałbym, żebyśmy jako instytut, bo ja nie jestem jednoosobowym wydawnictwem, tak? To nie jest w ten sposób. Robię w większości przypadków książki razem z Izoldą Kiec. Wspomagają nas jeszcze różni młodzi ludzie. Natomiast chciałbym... Zaplątałem się w tej chwili. Jakie plany? No wiem, nie możesz się wypowiadać. O planach jest trudno mówić z tego względu, że nawet jeśli mamy dogadane pewne tematy, to te tematy będą konkretne w momencie, kiedy rzeczywiście dostaniemy teksty. Tak? No to jest to, co jest pewne, o czym mogę powiedzieć, to na co czekam z utęsknieniem już od jakiegoś czasu. No nie jest to długi czas, ale czekam. To jest książka Wojciecha Birka. Henryk Sienkiewicz w obrazkach. O, proszę bardzo. To jest książka o ilustracjach, grafikach samego Sienkiewicza, który, tego większość ludzi może nie wiedzieć, ale także rysował
bardzo lubił to robić, natomiast nie robił tego zawodowo, oraz o adaptacjach komiksowych jego powieści. No to brzmi ciekawie. Brzmi jak temat, na który warto czekać. A która z publikacji jest jakby twoim oczkiem w głowie, z której jesteś najbardziej zadowolony? Wizytóweczka Instytutu Kultury Popularnej. Coś, co byś wyróżnił? Ja bym nie wyróżniał niczego. To znaczy, ze wszystkich książek jestem zadowolony i dumny, że się ukazały. I to nie dotyczy tylko tych książek o tematyce komiksowej, bo oprócz tego daliśmy książkę o teatrze w Poznaniu, o protestantach. Wydaliśmy dwie książki o piosence. Także ja żadnej bym nie wyróżniał, natomiast zachęciłbym do poznawania wszystkich, tak w tym najszerszym zakresie naszych publikacji. Ja bym miał do ciebie, Michale, dwa pytania. Może tak bardziej nawiązując właśnie do tej teorii komiksu. Pytanie takie, bo dużo w każdej z nich jest poruszana problematyka tego, że nie można znaleźć takiej definitywnej, kompletnej, jednej, prawdziwej definicji komiksu. Czy z twojego punktu widzenia taka definicja w ogóle kiedykolwiek powstanie? Czy uważasz, że kiedykolwiek powstanie takie wyjaśnienie, które będzie w 100% oddawało to, czym jest komiks, i nie pozostawić żadnej wątpliwości? Nie. Mówię prosto i bez zastanowienia, ponieważ myślę, że tu chodzi o naturę komiksu, tak? Komiks jest jednym z tych gatunków synkretycznych, łączących w sobie różne gatunki, trochę literatury, trochę filmu, trochę sztuki, a w gruncie rzeczy tak naprawdę jest gatunkiem osobnym, tak? Wykorzystującym pewne elementy z innych dziedzin, innych gatunków, natomiast to wszystko sprawia, że w gruncie rzeczy jest bardzo trudno mówić o komiksie jako o jednym, jednolitym zjawisku. W związku z tym tak naprawdę za każdym razem, kiedy ktoś zabiera się za pisanie o komiksie, musi zdefiniować sobie sam to, w jaki sposób komiks rozumie, w jaki sposób na niego patrzy. Rozumiem. I takie drugie pytanie, ściśle powiązane z działalnością wydawniczą. Skoro Instytut Kultury Popularnej... Ciekawie, przepraszam. Ile jeszcze odmian. Skoro Instytut Kultury Popularnej, mamy wspomniałeś, że to są nie tylko książki o komiksie, ale też o innych dziedzinach. Jakieś plany na książkę poświęconą teorii, badaniom animacji? Animacji? Tak stricte. Seriali animowanych, filmów animowanych. Na razie nikt się nie zgłosił do mnie z tym pomysłem. Aha. No, powiem tak, nie wszystko jesteśmy w stanie sami wymyślić i sami napisać. Tak? No, tak naprawdę chodzi o to, że nasze wydawnictwo jest także miejscem czy platformą dla tych wszystkich, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i się do nas zgłoszą. Tak? To jest z jednej strony my szukamy autorów, z drugiej strony autorzy przychodzą do nas i pytają, czy jesteśmy zainteresowani jakimś tytułem. My czekamy. Aha, rozumiem. Czyli ogólnie otwartość na tematykę już pod kątem... Rozumiem, że masz coś w szufladzie i zamierzasz przyjść do mnie. Fajnie by było w sumie. Z chęcią, tak, tak. Może trzeba przestać gadać i zacząć pisać. A ja jeszcze jedno pytanie, czy zagadnienie, bo tutaj zdanie wyrwane z kontekstu. O nie. Panie wydawco, z książki coś więcej, czegoś mniej. Akurat strona 36, tutaj wypowiedź na temat Maxa i Moritza. Zdanie wyrwane z kontekstu, żeby nie było, ale pomyślałem, że to jest świetna okazja, żeby przeczytać na antenie. Uwaga! Choćby w epizodzie drugim, dla oddania odgłosu towarzyszącemu w wyciąganiu pieczonych kurczaków przez konin, pojawia się onomatopeja sznup-di-wup w polskim przekładzie fiut. Bardzo ładne. No tak, i tutaj... O, ojej. Książka się pogniotła? Nie, ale to jego.
Ogółem tutaj, my nie przeklinamy, ponieważ faktycznie kiedyś w komiksach była onomatopeja Fiut, to było na zasadzie takie... Janusz Christa używał w swoich starych, pierwszych komiksach. Przygody Kajtka Majtka również można znaleźć. Podobne odgłosy, podobny zapis pewnego dźwięku. Mm. Michale, w dzisiejszych czasach raczej już nie tego typu onomatopeje nie poruszają czytelników. No tak. Michale, mamy do ciebie pytanie od naszego słuchacza. Krzysztof pyta, jaki komiks zrobił na tobie największe wrażenie i dlaczego? Jaki komiks? Ale tak w ogóle, czy ostatnio i tylko jeden? No, czy... Ja nie jestem, nie wiem, czy jestem w stanie... No to może upośćmy to do takiej zasady, że po prostu, żebyś mógł coś jednoznacznie odpowiedzieć. Może to być komiks ostatnio, bo chyba, że masz taki, który wpłynął całkowicie na twoje życie w jakiś sposób, no to wtedy wiadomo. Jak najbardziej. Przypominam sobie, ale być może dlatego, że nie przywiązuję wagi aż takiej do pojedynczych tytułów, i daje się ponieść chwili. Czasem te tytuły się zmieniają. Mhm. Ostatnio zrobił na mnie wrażenie komiks z Wanda, Hagedorn i Jaska Frąsia. Totalnie mnie nostalgia. Gdybym miał wymienić jeszcze jakiś tytuł, na pewno był to Fun Home, Alison Bechdel. Maus zrobił na mnie wrażenie. Same jakieś takie tytuły. Mhm. No to, drodzy słuchacze, już teraz też wiecie, po co warto sięgnąć. Zresztą totalnie nie nostalgia, jakiś czas temu gościła u nas na audycji. Filipie, ty omawiałeś ten tytuł. Tak, tak. I ostatnio wrzuciliśmy na nasz kanał również. Tak jest. Jeszcze informacja, że pan Krzysztof otrzymuje książkę Komiks wokół warstwy wizualnej. Gratulujemy i równocześnie przypominamy, że trwa konkurs. Na fanpage'u Prosto z kadru jest filmik, na którym właśnie zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Jeśli zadacie pytanie któremuś z naszych gości, to otrzymacie właśnie jego książkę. Póki co zapraszam was na kolejny kawałek, a za chwilę będziemy łączyć się telefonicznie z Pawłem Gąsowskim. Przypominam, że słuchacie audycji Prosto z kadru dzisiaj o Instytucie Kultury Popularnej, publikacjach z tego wydawnictwa. Jesteśmy już właśnie, mamy połączenie z Pawłem Gąsowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich w studiu. Poza studiem i oczywiście szanowny radio słuchaczy. Paweł Gąsowski jest autorem książki Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu. Tytuł dosyć zawiły. Jestem przekonany, że niektórzy słuchacze nie do końca rozumieją, o czym jest ta książka, że ten tytuł nie zdradza. Więc na początku parę słów bym prosił ku gwoli wyjaśnienia, o czym napisałeś książkę. Tak, to wszystko tak skomplikowanie brzmi, ale jest bardzo proste w swojej naturze. Chodzi o to, że kognitywna poetyka komiksu to nic innego jak opis pewnych zasad, na których zbudowany jest komiks, czyli zasad poznawczych, które uwzględnia to, w jaki sposób widzimy, w jaki sposób odbieramy informacje, w jaki sposób to, czego się w trakcie życia nauczyliśmy, potem owocuje w naszych wszystkich tych kognitywnych, czyli właśnie poznawczych procesach i w jaki właśnie sposób komiks, czyli taki szereg nieruchomych obrazków tak naprawdę wzbudza nas wrażenie brzmienia, wrażenie trwania, wrażenie ruchu, czyli tych wszystkich rzeczy, których tam jakże pozornie nie ma. No i właśnie o tym jest ta książka, o tym, w jaki sposób nasz mózg radzi sobie z tymi wspaniałymi obrazkami, w jaki sposób to składa w jedną opowieść i dlaczego są tam właśnie te jakości, które bardzo pozornie nie powinny się tam pojawić. No tak, w wielkim, wielkim skrócie. Powiem szczerze, przeczytałem książkę, jestem pod niesamowitym wrażeniem po prostu świeżości, właśnie tej, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim analizie, w jaki sposób nasz mózg odbiera i odczytuje komiks. Ale no, kurczę, jednak muszę przyznać, że no jednak jest to książka, którą widać, że ktoś napisał to z pasji. Ja chciałem się upewnić, czy ty komiksem zajmujesz się od jak dawna? Świadomie, od kiedy pamiętam, a nieświadomie, to tak symbolicznie powiem, od 29 lat, czyli tylu, ile mam. Komiksem zajmuję się jako czytelnik właśnie od tych najmłodszych lat, kiedy właśnie czytałem Charlotte Paweł. Był jeszcze oczywiście
Baranowski, te polskie komiksy. Potem pojawił się Śledziński z produktem. Z tych rzeczy polskich, które były dostępne, oczywiście TTM Semiki w latach 90., które u nas się dopiero wtedy pojawiał komiks superbohaterski na szerszą skalę. No i potem wraz z popularyzowaniem się komiksu, wraz z większą dostępnością źródeł, te moje czytelnicze zainteresowania i czytelnicze doświadczenia rosły, a badawcze pojawiły się bardzo nieświadomie, no właściwie od samego początku, bo ta pasja i potrzeba odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko działa, była od początku, ale już takie bardziej systematyczne, badawcze zacięcie pojawiło się na studiach, czyli, mój Boże, w roku 2006, czy jakiś już czas temu. No to była to ciekawa droga, na pewno. Mamy już, myślę, że warto w tym momencie zadać pytanie od słuchacza. Marcin pyta, co rozumiesz jako poetykę komiksu? Jak byś pokrótce ją zdefiniował? Można to ująć bardzo pokrótce. To jest pewien zbiór zasad, zgodnie z którymi zbudowana jest narracja komiksowa. Przy czym warto zaznaczyć, komiks to jest medium strasznie dynamiczne i te zasady, które ja tam opisuję, które tam wyliczam, nie zawsze muszą zaistnieć. Tak? Komiks potrafi, zasady, które pozornie fundują go w 100%, bez których nie może istnieć, potrafi je czasami całkowicie zignorować i zaproponować coś zupełnie nowego. Więc to jest, powiedzmy, taki katalog najczęściej spotykanych rozwiązań, z dodatkiem tych rozwiązań niestandardowych oraz pokazanie pewnych korzeni, na których one się opierają i próba nawiązania jakiejś takiej nici porozumienia między tym, co eksperymentalne, tym, co zwykłe i pokazania, że to jednak wszystko dalej mieści się w ramach tego fenomenu komiksowego. Czyli patrząc, powiedzmy, z punktu widzenia nauk ścisłych, to jest taka instrukcja obsługi, wypis wszelkich możliwych zasad albo jakichś konstrukcji, według których zasady mogą być skonstruowane i próba zrozumienia tego, jak komiks działa, jak działają jego elementy i jak to się dzieje, że kiedy wszystkie połączą się razem, to powstaje właśnie coś takiego jak opowieść obrazkowa. Czy ty czytałeś z kartki? Nie. To się nazywa profesjonalizm, mój drogi. Aha, dobrze. Pawle, ja miałbym do ciebie takie małe pytanie, ponieważ muszę przyznać, że jako pasjonat, amator zarówno komiksów, jak i też muzyki, też z góry zaznaczę, że nie miałem do czynienia z bardzo wieloma publikacjami właśnie badawczymi, naukowymi na temat komiksu. Ja byłem bardzo zachwycony i zainspirowany i nie wiem, czego bym mógł jeszcze tutaj użyć do opisania tego, jak przeczytałem, jak połączyłeś ze sobą jakby komiks i muzykę, dźwięki, jak dźwięki i muzyka, dźwięki komiks ma wiele pod pewnym stopniu ze sobą wspólnego właśnie przez to, jak czytelnik odbiera zarówno właśnie komiks i dźwięki. Jak, że tak powiem kolokwialnie, jak do tego doszedłeś? Co cię tutaj skierowało właśnie, żeby pójść też w tą stronę, żeby zanalizować komiks pod też kątem właśnie jakby dźwięku? No po pierwsze, jeżeli chodzi o ogólnie różne ujęcia badawcze w tej książce, to mam ten niezaprzeczalny komfort, że w swoim życiu zajmuję się mnóstwem różnych rzeczy i mam bardzo dobrą zdolność kojarzenia jednego z drugim. Jeżeli obrócisz moją książkę na plecy i spojrzysz na tył okładki, to zobaczysz, że również zajmuję się półprofesjonalnie muzyką. Bardzo często biegam w smokingu po filharmoniach i używam swoich strun głosowych. No i właśnie to doświadczenie w jakiś sposób mnie ukierunkowało na to, że z jednej strony czytam komiksy, prawda? To ma pewną swoją właśnie poetykę, ma swoje zasady konstrukcji. I równie czytam partytury, tak, czyli zapisy nutowe. I to są dwa różne rodzaje znaków z jednej strony, ale z jednej są też do siebie bardzo podobne, bo są po części symboliczne, po części też trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby czytać jedno i drugie. No i jeżeli już patrzymy na podobieństwo pomiędzy taką partyturą a komiksem, no to oczywiście podstawowym skojarzeniem jest dźwięk. Dźwięk, który z jednej strony w komiksie pojawia się, można pomyśleć, symbolicznie, no bo jak rysunki mogą oddawać brzmienie, zupełnie inną jakość. Ale z drugiej strony komiks jest w stanie wywoływać nas wrażenie konkretnych dźwięków o pewnych możliwych do określenia jakościach, które potem możemy powiedzieć, że niemal słyszymy. Nasz mózg pokazuje nam dźwięk, przywołuje go i wtedy możemy powiedzieć, no tak, ten głos postaci brzmi w taki sposób.
Jeżeli ktoś lubi potem film animowany, film fabularny na podstawie komiksu, to mamy swoje oceny. No ten głos postaci nie brzmi w taki sposób, w jaki powinien. No i tu można się zastanowić, ale skąd wiemy, jak powinien, tak? No i tutaj właśnie wchodzi do gry nasza wyobraźnia dźwiękowa, którą kształcimy poprzez muzykę, poprzez samo uczestnictwo w świecie, no i to, jak się uczymy czytać komiks. I właśnie ta sfera dźwięku przypomina tę partyturę, od której zaczęliśmy. Czyli mamy pewien system znaków, mamy pewną wiedzę na temat tego, co te znaki oznaczają i mamy nasz mózg, który na tej podstawie potrafi przywołać nasze jakieś doświadczenia, w tym wypadku brzmieniowe. Wszystko się ze sobą w komiksie łączy i to jest właśnie w nim wspaniałe, moim zdaniem. No i właśnie tutaj pokrótce zareklamowałeś swoją książkę Wprowadzanie do kognitywnej poetyki komiksów, w której właśnie udowadniasz swoją tezę, że komiks nie jest sztuką tylko wizualną. No tak, no bo właśnie to jest ten pewien problem, który ja mam osobiście z określeniem komiksu jak sztuki wizualnej. Bo to jest twierdzenie prawdziwe, ale to jest twierdzenie prawdziwe jedynie częściowo, ponieważ z definicji dodajemy wtedy wyłącznie wizualną, taki już mamy nawyk, a to nie do końca jest w moim przekonaniu prawda, no bo przecież z jednej strony widzimy obrazki, tak, dekodujemy je, no to posługujemy się zmysłem wzroku, tak, jakości, które zdobywamy za pośrednictwem wzroku, ale mamy też dźwięk, który jest zupełnie inny od doznania wzrokowego. Mamy też ruch, mamy też wrażenie trwania, czyli mamy czas, który jest niewizualny. Mamy mnóstwo różnych jakości, które nie są wyłącznie wizualne, więc mówienie o komiksie medium wizualne trochę to spłyca. Tak samo, jeżeli idziemy do muzeum, obserwujemy rzeźby, obserwujemy obrazy, to z jednej strony mamy to doznanie wizualne. Widzimy jakiś kształt, widzimy jakąś formę, mamy jakąś opinię, jakieś wrażenie, doznanie. Z drugiej strony mamy też jakiś artykuł, który przeczytaliśmy, mamy jakieś zdanie od znajomego, mamy jakieś własne wyobrażenia, które werbalizujemy. To znaczy na takie poznanie wtedy składa się nie tylko obraz wizualny, który poznajemy bezpośrednio za pośrednictwem oczu, ale też nasze doświadczenia, nasze wykształcenie, zdobyte informacje i tak dalej. I wszystko tworzy nam się w jedno skomplikowane i multimodalne doświadczenie, które komiks właśnie wnosi na wyższy poziom, bo takie doświadczenie to jest kadr za kadrem, to jest takie bombardowanie multimodalnością. I chociażby z tego względu właśnie mam kłopot z tą wizualnością komiksu. Aha. Ja bym tak tutaj jeszcze chciał nawiązać do właśnie kilku rozdziałów w książce, w których opowiadasz na przykład dużo na temat kadru, tych wszystkich ramek, czy też ścieżek czytania komiksu. I tak, czy zastanawiałeś się też, aby poddać analizie, czy te wszystkie zasady, o których piszesz, tutaj ta cała teoria, o której rozważasz pod tym kątem, czy to wszystko może być też zastosowane na przykład do takich troszeczkę innych rozwiązań technologicznych w komiksie, to znaczy, kiedy mamy na przykład do czynienia z komiksem cyfrowym, który daje zupełnie jakby troszeczkę inne odczucia podczas lektury, na przykład polegające na tym, że użytkownik, czy właściwie czytelnik takiego komiksu cyfrowego może jakby kontrolować to, kiedy na przykład pojawia się jakiś dany kadr, albo coś odkrywa, co jest ukrytego za tym kadrem. No bo są niektóre z wydawnictw tych zagranicznych, tych największych, właśnie tego typu rozwiązania oferują. Czy myślisz, że te wszystkie tutaj jakby rozważania mogą też bez problemu znaleźć tam zastosowanie? Czy tam by musiały powstać zupełnie jakieś inne wariacje na ten temat? Nie powiedziałbym na pewno, że zupełnie inne wariacje, jeżeli chodzi o komiks cyfrowy. To, o czym piszę w swojej książce, mogłoby ulec pewnemu dostosowaniu. Chociaż tak naprawdę poza pominięciem tabularności lektury, czyli tego, że postrzegamy całą stronę naraz i chcąc, nie chcąc widzimy kadry sąsiednie i coś już wiemy, zanim do nich dojdziemy na ich temat, to poza tym, jeżeli chodzi o funkcje formalne, to komiks internetowy wcale się od tego papierowego tak bardzo nie różni. Sama tabularność lektury oczywiście wpływa na pewne wrażenia, na pewne efekty, jeżeli twórca chce osiągnąć efekt szoku i na przykład ostatni kadr jest całkowitym zwrotem fabularnym, niespodziewanym, no to w wypadku komiksu papierowego najlepiej ukryć go na całej stronie po przewróceniu kartki, tak? Czyli żeby to było jakieś zaskoczenie, bo jeżeli ukryjemy go po prostu w prawym dolnym rogu strony, no to nasz wzrok gdzieś tam ucieknie, spojrzy, już będzie przeczuwał taki zwrot. W wypadku komiksu cyfrowego oczywiście to może zostać odsunięte na dalszy plan, bo czytelnik sam powoli każdy kadr kolejny może dodawać i wreszcie ten ostatni pojawia się faktycznie niespodziewanie. Mhm. Więc jeżeli chodzi o takie chwyty, to na pewno tutaj są jakieś znaczne różnice, przede wszystkim odbiorcze, ale jeżeli chodzi o poetykę samą w sobie, no to jednak mimo wszystko komiks internetowy i papierowy opierają się na dokładnie tych samych pryncypiach.
Rozumiem, a wiesz co, nie mogłem się powstrzymać. Jako fan postaci Mrocznego Rycerza zatrzymałem się na dłużej przy twoich rozważaniach, kiedy podajesz jako przykład finałową stronę z Zabójczego Żartu, gdzie poruszyłeś temat takiej teorii, która się ostatnio też bardzo popularna zrobiła za sprawą chociażby właśnie Granta Morrisona odnośnie tego, czy na samym końcu Batman zabija Jokera. Podałeś, że teraz postaram się tutaj dobrze zacytować, że pozwalasz sobie tam udzielić dwóch równie prawdziwych odpowiedzi, oczywiście, że tak i oczywiście, że nie. I wszystko jakby, jeśli ja tutaj dobrze zrozumiałem twoje rozważania, wszystko jest oparte tak na dobrą sprawę na tym, jak czytelnik sam dokładnie odbierze tą scenę. No, a powiedz mi, czy w takim wypadku, kiedy wchodzi jakby dodatkowy jeszcze czynnik, taki jak oryginalny scenariusz do komiksu, który może definitywnie określić, jaka jest wersja prawdziwa, to czy w takim wypadku jest to w jakimś sposób ograniczenie takiego odbioru, czy też to, że sobie istnieje gdzieś oryginalny scenariusz komiksu, który coś konkretnie pokazuje, jakby nie ma znaczenia tutaj w tym wypadku? No z tym scenariuszem to się trochę cofamy do strukturalistów, którzy uważali, że sens dzieła zawarty jest w samym dziele i właściwie jest tylko jeden sens, ten, który nadał mu autor i trzeba go odkopać. Z kolei to, co ja bardzo lubię w postmodernizmie, mimo wielu jego wad, jest to, że postmodernizm stwierdził, że zasadniczo to, jaki jest sens danego dzieła, w ogóle nie zależy od autora. Autor po prostu daje pewną formę, ostatecznym źródłem sensu jest tutaj czytelnik. Więc my możemy dotrzeć do scenariusza, możemy zobaczyć, jak scenarzysta widział tę sytuację. Ale w moim przekonaniu, i to zasadniczo rozwiązanie wiele bardziej lubię niż to strukturalne, będziemy wiedzieli tylko, jaka jest opinia scenarzysty, jak on chciałby, żeby historia się skończyła, ale właściwa historia tak naprawdę rozgrywa się w umyśle czytelnika i to, co czytelnikowi bardziej pasuje albo do czego jest bardziej przekonany, to powinno być właściwe zakończenie, bo w ten sposób historia się broni trochę przed starzeniem. Z jednej strony mamy pewną opowieść, bardzo dobrym przykładem są mity greckie chociażby, w ogóle mity wszelkiego rodzaju. Mamy jakąś opowieść, która ma jakieś osadzenie kulturowe, ma swoje znaczenie i w danym kontekście znaczy określoną rzecz. No ale czasy się zmieniają, zmieniają się nasze doświadczenia, zmienia się nasz stan wiedzy, ale te opowieści dalej wracają. Dlaczego? Bo potrafimy je sobie przedefiniować, potrafimy po raz kolejny odczytać je w inny sposób, nadać im niekiedy zupełnie odmienne znaczenie. I właśnie dlatego bardzo lubię taką otwartość zakończenia Zabójczego Żartu, że z jednej strony możemy uznać, że to jest po części kanoniczna opowieść, na końcu której Joker znowu wróci do zakładu Arkham, znowu z niego ucieknie i tak dalej, ale możemy też pomyśleć, że to jest moim zdaniem lepsze zakończenie i ja sobie dla siebie takie wybieram, nie zabraniając oczywiście nikomu wybrania innego, że Batman wreszcie skręca kark Jokera, co powinno stać się po 1000 razy wcześniej, tylko nie stało się, no bo wtedy niestety historia by się zakończyła i już nie byłoby za bardzo o czym opowiadać. Chociaż w komiksie nikt nie umiera definitywnie, więc to też nie jest żadne ograniczenie. Tak, ale to jest w skrócie, bo się trochę rozgadałem. W skrócie, bardzo lubię w komiksie to, że sami możemy tworzyć te światy, sami możemy tworzyć sobie te wszystkie uniwersa, możemy dodać informacje, które nie są nam podane w sposób bezpośredni i tak jak w wypadku Zabójczego Żartu, czasami wybierać sobie zakończenie, wybierać sobie bieg opowieści i odczytywać opowieść na własną modłę. I to jest bardzo ciekawe właśnie w komiksie, niezależnie od intencji scenarzysty czy rysownika. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem też się ciebie zapytać, jak ty odbierasz to zakończenie, ale w takim razie bonusowe jeszcze pytanie, bo to mnie też bardzo intryguje. Jak duży miałeś wkład w to, jak wygląda ilustracja na okładce? To znaczy, chodzi mi o te wszystkie nawiązania, które tam zostały zawarte. Jeżeli chodzi o wszystkie nawiązania, to wszystkie są moje, ale bezbłędne wykonanie i tutaj mogę bardzo chwalić, bo nie ja rysowałem okładkę, więc to nie jest tak, że wpadam w samo uwielbienie. Tutaj wszelkie granty i wszelkie wyrazy uznania i pieniądze i sława powinny trafić do Łukasza Żukowskiego, mojego kolegi, który tę okładkę właśnie stworzył, który przemyślał rozmieszczenie tych elementów w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, a nie tak jak ja, że wrzuciłem wszystko do jednego pomieszczenia i cieszę się, że jest tyle nawiązań i tyle zagadek do rozwikłania. Więc projekt ogólny, jeżeli chodzi o zawartość mój, o rozmieszczenie i wykonanie to właśnie Łukasz Żukowski. Szacun z mojej strony, taka prywata za nawiązanie do Adventure Time. Adventure Time uwielbiam, jest to moim zdaniem serial najbardziej inteligentny serial animowany od czasu Animaniaków.
Dwa kciuki w górę ode mnie. Nie wiem, jak od was. No cóż, nasz czas dobiega końca, bo jeszcze musimy wyłuskać trochę dla naszego ostatniego gościa. Tak jest. Dziękujemy serdecznie, Pawle, za to, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki za poświęcony czas. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie, zawsze do dyspozycji. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Przypominam, że Paweł Gąsowski jest autorem książki Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu i egzemplarz tej książki wędruje do pana Marcina, który właśnie napisał komentarz, który przeczytaliśmy. Mamy ostatnią książkę do rozdania, Coś więcej, czego śmieje Jerzego Szyłaka, z którym za chwileczkę się połączymy. Przypominam, że wciąż możecie wygrać egzemplarz tej książki. Wystarczy, że wejdziecie na fanpage Prosto z Kadru. A przed nami kawałek, który wybrałem, żeby zapowiedzieć Jerzego Szyłaka, czyli kawałek z gry Doom 4, który zapowiada walkę z bossem cyberdemonem. Mamy połączenie z naszym ostatnim gościem, jest to profesor Jerzy Szyłak. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry. Autor Coś więcej, czegoś mniej, czyli poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832 roku do 2015. I również analogiczne pytanie jak naszego poprzedniego rozmówcy, ponieważ słuchacze mogą nie do końca rozumieć, o czym jest ta książka. Ja bym mógł, czy mógłbym prosić, żeby właśnie własnymi słowami sam autor, żeby pan powiedział, co też można znaleźć w tej jakże grubej książce. Już pan zniechęcił, podejrzewam, całą masę ludzi. Książka jest może gruba, ale składa się z wielu krótkich tekstów mówiących o najrozmaitszych komiksach, prawie komiksach, nie zawsze komiksach lub przez niektórych lub dziełach uważanych przez niektórych za komiksy, a innych niekoniecznie. Jakby cała idea książki jest taka, że od momentu, kiedy zaczęła się dyskusja na temat tego, czym jest powieść graficzna, to zaczęły się pojawiać również najrozmaitsze koncepcje, co tą powieścią graficzną, co za tą powieść graficzną powinno zostać uznane. I ja w swojej książce zadałem sobie pytanie, znaczy może nawet nie tyle zadałem sobie pytanie, co postanowiłem się przyjrzeć utworom, które przez najrozmaitszych twórców były w różnych momentach nazywane powieściami graficznymi, ewentualnie zgłaszane do rangi prekursorów powieści graficznej, komiksów, które naruszają dotychczasowe zasady, kanony i tym podobne rzeczy. Zadałem pytanie, a cóż takiego komiksowego jest w tych komiksach? I opisałem 144 prace, część z nich to są prace bardziej komercyjne, inne są bardziej artystyczno poszukujące, ale ogólnie rzecz biorąc stworzyłem taki przegląd najrozmaitszych odmian komiksu, pokazując przy okazji, jak bardzo bogatą jest sztuka opowiadania obrazkami. No myślę, że to jest dobre streszczenie. No właśnie, bo tutaj pojawiają się teksty na temat dzieł, które nie do końca są komiksami, w sensie na pierwszy rzut oka. Tutaj jest mowa o tej tak zwanej komiksowości albo o cechach właśnie narracyjnych. Ja tutaj we wstępie, tutaj pan przywołuje różne definicje komiksu, różnych autorów, różne wypowiedzi, między innymi Marka Turka, który zwraca uwagę, że teoretycy chcieliby podzielić właśnie na dzieła wszystkie, na komiksy formalne, na protokomiksy i na parakomiksy. Natomiast przy okazji tekstu o Citizen 13660 jest tutaj stanowisko Pierre Coupir, który mówi, że no że właśnie, że tutaj akurat dzieło Mine Okubo wskazuje jedynie na archaiczny charakter lub albo na przynależność do którejś z marginalnych odmian komiksu, nie wydaje się to jednak decydujące. Właśnie, tutaj jakby pytanie do pana, czy jest pan zwolennikiem takiego podziału, że coś jest parakomiksem, protokomiksem czy komiksem formalnym, czy taki podział jest sztuczny i wszystko jest komiksem?
To nie jest kwestia tego, czy ja jestem zwolennikiem tego. To jest kwestia tego, że badacze komiksu na przestrzeni minionych lat, a nawet dziesięcioleci, byli albo zwolennikami takiego sposobu myślenia, albo od tego sposobu myślenia odchodzili. Jeżeli się weźmie książkę Krzysztofa Teodora Cyplica, która jest pierwszą książką na temat komiksów wydaną w Polsce, no to tam mamy właśnie ten wyraźny podział. Coś jest parakomiksem, coś jest protokomiksem, coś jest historyjką obrazkową i do każdego są definicje i w związku z tym historia komiksu zaczyna się u Teplica w roku 1896. On pokazuje pierwszą historyjkę komiksową, mówi, wcześniej komiksów nie było, wcześniej były tylko protokomiksy lub parakomiksy. Tamto rozróżnienie funkcjonowało. Wiele tekstów na temat komiksu napisano, posługując się tym rozróżnieniem. I kiedy w roku 93 Scott McCloud narysował swoje Understanding Comics, czyli Zrozumieć Komiks, komiks, który po wielu latach po polsku także się ukazał, to on upomniał się o cały szereg prac, które zasługują na to, żeby nazwać je komiksami, a komiksami nazywane nie są, ponieważ są za dobre pod względem artystycznym. Taka była teza McClouda. W ślad za McCloudem poszła cała masa młodszych badaczy, albo fanów, miłośników komiksu, popularyzatorów komiksu, wśród nich przywołany przez pana Marek Turek. I oni powiedzieli, no dlaczego to nie mają być komiksy? Dlaczego zbiory drzeworytów Franza Masserella nie mają być komiksami? Dlaczego prace Linda Warda nie mają być komiksami? Dlaczego Wilhelm Busch ma być dziadkiem komiksu, a nie jego ojcem? Zaczęło się zmieniać wyobrażenie na temat tego, czym jest komiks. David Kunz opublikował książkę Rudolf Stopfer, ojciec komiksu, i jakby na nowo zdefiniował początek komiksu, bo on umieszcza ten moment, kiedy komiks się narodził, właśnie w roku 1825, i ja od niego tę datę wziąłem. Więc nie jest tak, czy ja jestem zwolennikiem, czy nie. Ja po prostu piszę o tym, w jaki sposób 32, nie 25. Ja piszę o tym, w jaki sposób rozmaite rzeczy są definiowane jako komiksy, i zadaję sobie pytanie, co najbardziej komiksowego jest w tych komiksach. I jakby przyglądając się z bliska najrozmaitszym rzeczom, staram się jak najuczciwie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu to jest komiksem, czym to się różni od tradycyjnych komiksów albo od naszego wyobrażenia na temat komiksu. Panie Jerzy, ja bym miał tutaj takie pytanie odnośnie jakby samego terminu powieści graficzne, ponieważ są bardzo różne głosy odnośnie jakby sensowności jego bytu, bo tutaj nawet jest we wstępie wspomniane, że w leksykonie tytuł Rogera Sabina Comics, Comics and Graphic Novels przełożył pan na Comics, Comics i Comics, próbując w ten sposób podkreślić, że każda z tych nazwa oznacza to samo, czyli komiks. Czy w takim wypadku termin powieści graficznej jest nam w ogóle tutaj w jakikolwiek sposób potrzebny, skoro to wszystko jest to samo na dobrą sprawę? No wie pan, to tak jak rozróżnianie kobiet na brunetki i blondynki, skoro to wszystko ludzie używają terminu powieść graficzna. To nie jest kwestia tego, że ja go chcę używać albo ja go lansuję. On jest powszechnie używany. Rysowniczki niemieckie, o tym opowiadała kiedyś Kinga Kuczyńska, wyraźnie posługują się terminem powieść graficzna, żeby odróżnić się od rysowniczek komiksowych. Kinga Kuczyńska powiedziała, one wszystkie rysują powieści graficzne i bardzo mocno podkreślają, że to robią. Sabin jednak dokonuje takich rozróżnień i za każdym razem, bo cała książka Sabina jest historią komiksu. On pisze najpierw o komiksie głównonurtowym, potem pisze o komiksie podziemnym, a na końcu pisze o takiej odmianie komiksu, która nazywa się graphic novel. W każdym wypadku potrafi powiedzieć, kiedy pojawiło się to coś określone tą nazwą, chociaż jego książka jako całość jest jednak historią komiksu, a nie historią różnych zjawisk określanych różnymi nazwami. I tutaj jest tak samo. No po prostu, jeżeli ludzie mówią, że czytają powieści graficzne, jeżeli wydaje się
antologię powieści graficznych, no to wypada również zadać sobie pytanie, a czym są te powieści graficzne? I ja to pytanie zadałem właśnie dlatego, że ludzie tego terminu używają, a nie dlatego, żebym chciał go używać albo uważał, że jest mi do czegokolwiek potrzebny. Ja mam pytanie, jak długo zbierał pan materiały i przygotowywał właśnie tekst do książki Coś więcej, czegoś mniej, bo tu jest taka ilość pozycji, w dodatku często to są pozycje niewydane w Polsce, są to również prace, które są, kurczę, starsi niż nasi pradziadowie i zastanawiam się, jak długo zbierał pan materiały i planował publikację tej książki. Z jednej strony mógłbym odpowiedzieć, że przez całe życie zbierałem te materiały, ponieważ od 30 lat zajmuję się pisaniem o komiksie i jest to moja pasja, moje hobby, moje zainteresowanie i każda rzecz, o której piszę, wcześniej czy później przewinęła się przez moje ręce. Z drugiej strony to jest książka, która powstała dosyć szybko, ponieważ nieco wcześniej, zaczęliśmy gdzieś w okolicach roku 2014, zaczęliśmy pracę nad, w zespole takim, którym kierował dr Sebastian Konefał. Zaczęliśmy pracę nad leksykonem powieści graficznych i próbowaliśmy zdefiniować, czym jest powieść graficzna w taki sposób kanoniczny. I przy okazji tego definiowania kanonu pojawiły się właśnie też jakby pytania, a czy coś jest jeszcze powieścią graficzną, a czy już nią nie jest i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojawiły się te, w orbicie naszych zainteresowań, pojawiły się te najrozmaitsze teksty, których autorzy się upominali o to, żeby coś zostało nazwane powieścią graficzną. Prawdę powiedziawszy, te wszystkie komiksy, które są w mojej książce opisane, to są komiksy, które ja... Nie, może nie wszystkie. Spora część tych komiksów to są komiksy kupione przeze mnie w ciągu ostatnich 2 lat. A te najstarsze także, ponieważ one są na Zachodzie wznawiane. One są wznawiane właśnie dlatego, że trwa dyskusja na temat granic komiksu i na Zachodzie dyskutuje się nie tylko za pomocą tekstów teoretycznych, ale dyskutują również wydawcy za pomocą wydawnictw. Więc są wydawnictwa, które się specjalizują w wydawaniu powieści w drzeworytach, to jest Dover Publications na przykład. I większość tych najstarszych komiksów ja mam w wydaniach z tego wieku. Podobnie jest właśnie z tą Mineo Kubo, którą pan wspomina, ona została wznowiona niedawno. Lint Ward doczekał się eleganckiego wydania w ramach Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, takiego bardzo prestiżowego wydania, odpowiednika naszej Biblioteki Narodowej. Więc po prostu ja o tym piszę dlatego, że ludzie się o to dopominają, a ludzie się dopominają i dlatego ktoś inny to wydaje. To w ten sposób wygląda. Jeszcze mam ostatnie pytanie, ale mamy bardzo mało czasu, więc prosiłbym o krótką odpowiedź. Mówi pan, że jest właśnie dużo komiksów za granicą. Tutaj właśnie jeden ze słuchaczy chciałby wygrać w konkursie dzisiejszym pana książkę, więc tutaj pytanie od pana Juliana. Czy nawałnica nowych tytułów tłumaczeń wydawanych w Polsce, która obecnie zalewa nas, jest dla was, dla pana zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Czy możliwy jest przesyt rynku i co za ten przesyt należałoby uznać? Znaczy, przesyt nastąpi wtedy, kiedy ludzie przestaną kupować to, co się wydaje, ale póki co i wydawnictwa zaczną plajtować. Póki co jest to zjawisko pozytywne, to znaczy nawet wówczas, kiedy te wydawnictwa zaczną plajtować, to też będzie zjawisko pozytywne, bo przynajmniej coś nowego na naszym rynku się pojawi i zostanie. No, a cała reszta to niestety kapitalizm. No cóż, musimy już kończyć, ponieważ nieubłagalnie zbliża się godzina 16. Naszym ostatnim gościem był profesor Jerzy Szyłak, autor książki Coś więcej, czegoś mniej. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję również. No cóż, no my podsumowując, chcielibyśmy jeszcze zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żebyście się zainteresowali publikacjami z Instytutu Kultury Popularnej. Tym razem poprawnie powiedziałeś. Tak. Michał jest zachwycony. Tym bardziej... Za nie mówiłem.
Tym bardziej, że mam patronat medialny nad tymi publikacjami. To są nie byle jakie książki. Wszystkie są niesamowite pod wieloma względami. Przypomnijmy, ponieważ rozmawialiśmy z autorem Pawłem Gąsowskim, który jest autorem wprowadzenia do kognitywnej poetyki komiksu. Z tej książki dowiecie się m.in. jakie są mechanizmy panują właśnie w medium komiksu, w jaki sposób nasz mózg odczytuje komiks. I oczywiście rozmawialiśmy z profesorem Jerzym Szyłakiem, autorem Coś więcej, czegoś mniej, poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie 1832-2015, gdzie mamy spory przegląd tytułów wydawanych przez wiele lat na rynku światowym. Tak, często to są rzeczy, które są na pograniczu. Jakbyście je wzięli do ręki, to być może nawet byście nie przypuszczali, że macie do czynienia z czymś, co komiksem w jakiś tam sposób można byłoby nazwać. No i oczywiście też naszym gościem był Michał Traczyk. Wydawca. Wydawca, tak, tych wszystkich wspaniałych dzieł. Redaktor, który się zajmował też chociażby komiks wokół warstwy wizualnej, który tutaj również mieliśmy w audycji. Tak, Michale? Komiks wokół warstwy wizualnej to jest pierwszy tom wykładów Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu. To jest taki cykl comiesięcznych spotkań w Bibliotece Uniwersyteckiej w każdą trzecią środę miesiąca o 18:00 w czytelni Nowa, czytelni komiksów i gazet, do której warto zaglądać, bo jest tam 11 tysięcy woluminu w wolnym dostępie. Kurczę, niedawno było niecałe 10 tysięcy, teraz jest 11 tysięcy, co będzie za rok? Pęcznieje, pęcznieje. Jeszcze przypominam, że mieliśmy dzisiaj konkurs i zwycięzcami są Krzysztof Pielaszek, Marcin Łukacz oraz Łuczak oraz Julian Jeliński. My jeszcze zapraszamy was do tego, żeby znaleźć Prosto z kadru na Facebooku. Mamy fanpage, również archiwalne nagrania udostępniamy na YouTubie. Oczywiście Prosto z kadru. Dziękujemy za odsłuchanie naszej audycji dzisiejszej. Zgadza się, dziękujemy, że zostaliście z nami przez ostatnią godzinę. Życzymy wam udanego weekendu, w Poznaniu jest fenomenalna pogoda, tak, więc jest. Warto wziąć jakiś komiks i pójść sobie nad Wartę i poczytać na łonie natury. Do usłyszenia za tydzień. A, jeszcze żegna się z wami. No tak, tak. Michała Traczyka już pożegnaliśmy, ale Wojciech Nelec, Filip Bąk i Szymon Dopierała, niezastąpiony nasz tutaj maestro muzyki. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć. Bada boom, 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 bada bo